Gdzieś po drodze w ostatnim nagrywaniu zgubiłam włochacza i mam nadzieję, że mimo wszystko głos będzie całkiem znośny. Ja postaram się mówić głośniej, ale jakbym się dzisiaj zwinęła w kuleczkę, to bym z tej kuleczki się nie wygrzebała. Po prostu bym leżała i spała. Warunki dzisiaj do nagrywania są raczej trudne. Przede wszystkim nie jestem sama w domu, a za ścianą jest wyłączona pralka. No i to, że gdybym się teraz położyła, to na pewno bym zasnęła i spałabym nie wiadomo jak długo. Ale lecimy. Jeśli tu jesteście po raz pierwszy, to cześć, ja jestem Judyta i dziergam, bo lubię, dziergam, bo to moja pasja, którą odkryłam całkiem niedawno i właśnie na tym kanale pokazuję Wam rzeczy, które albo mi zeszły z drutów, albo które właśnie mam na drutach. Pokazuję też rzeczy, które pruję. I na pewno właśnie ten temat też pojawi się w dzisiejszym odcinku. Zostańcie ze mną, mam nadzieję, że to nie będzie bardzo senny odcinek i że chociaż ja słucham podcastów do zaśnięcia czasami, więc jak słuchacie do zaśnięcia, to spokojnej nocy, a wszystkim innym dzień dobry. Zaczynamy od swetra, który niedawno zrzuciłam z drutów i w którym chodzę, jak tylko mam możliwość, co mieszkanie w górach ułatwia, bo pomimo tego, że jest czerwiec, zaraz zacznie się lato, to temperatury tutaj są no, różne, szczególnie o poranku jest bardzo rzeźko i, no i ten sweter, o którym myślałam, że już w nim, przynajmniej w tym sezonie wiosenno-letnim raczej nie będę chodziła, ewentualnie on się sprawdzi gdzieś na jakieś takie wieczory albo wybryki pogodowe, a tu proszę, niestety chodzę w nim. Dla jasności mnie taka pogoda do 20 stopni bardzo odpowiada, 25 to dla mnie już jest lato, więc wszystko powyżej jest trudne. Ale to jest sweter, Fortune sweter od Petite Knit, właśnie z tego wzoru i zaraz Wam opowiem o próbce, o przedziwnościach, które się podziały na górze i na dole tego swetra, ale ogólnie już myślę o innym kolorze do zrobienia tego swetra i mam nadzieję, że nic mnie nie rozproszy. Nie chcę Wam powiedzieć koloru. Może zgadniecie? Zobaczymy, czy ktoś z Was zgadnie. Jak macie ochotę, wpisujcie w komentarzu, jaki kolor będzie następny. Bardzo podoba mi się, jak finalnie ten sweter wygląda. Myślę, że gdybym go robiła drugi raz, niekoniecznie robiłabym rękawy z wzorem. Wydaje mi się, że dziergałabym go na okrągło, bo tych koniczynek, szczęśliwych koniczynek na rękawach po prostu nie widać, ale możliwe, że mi się coś odmieni. Miałam z tym swetrem jeden maleńki problem. Wydawało mi się, że jak zrobię rękawy, to do dziergania ciałka pójdzie już bardzo szybko, ale możliwe, że z powodu braku czasu, braku po prostu motywacji i też tego, że gdzieś pomiędzy w ostatnim czasie złapały mnie problemy z kręgosłupem, więc musiałam trochę zmodyfikować mój styl życia w ostatnim czasie, czyli po edycji przed komputerem, po kilku solidnych godzinach edycji przed komputerem nie mogłam rzucać się prosto do dziergania na kanapie, bo niestety mój organizm na to nie pozwolił, więc możliwe dlatego kończyłam to ciałko, wydawało mi się, że wiecznie, jakoś strasznie długo. I to pewno też spowodowało, że próbka, o której Wam za sekundę powiem, trochę się rozjechała. Próbka, nie próbka, ale wiecie, o co mi chodzi, o ilość oczek w rzędach na górze jest inna niż ilość oczek w rzędach na dole. Zaraz Wam o tym powiem. Ogólnie sweter powstał z jednej nitki włóczki Brushed Alpaca Silk od Dropsa i to jest ten kolor zielony, kolor numer 21. W 77% tu jest alpaka, w 23% jedwab. Na zrobienie tego swetra zużyłam trochę ponad 5 motków, ale nie 5 i... Zużyłam 130 gramów w tej włóczki. I widzicie, że te rękawy są rękawami takimi 3/4. I też zastanawiałam się, czy to będzie coś, w czym będę chodziła, no ale sprawdza się to doskonale. Na pewno to nie jest sweter dla mnie na temperaturę powyżej 20 stopni. W ogóle te 20 stopni to już jest takie, jeśli jest wiatr, jeśli jest pochmurno, ok, jeśli zaczyna świecić słońce, no dla mnie to już jest absolutnie, to już nie jest pogoda na ten sweter, bo jest mi w nim po prostu od razu za ciepło. Ta włóczka, jak zaczyna na nią świecić słońce, to ja czuję mokrego psa. Taki zapach. Więc jeśli mieliście psa i wiecie, jak pachnie mokry pies, to jest dla mnie taki zapach. Być może to jest zapach mokrego baranka, owieczki, ale alpaka, tak? Alpaczki, przepraszam. Mokrego innego zwierzątka, po prostu tak pachnie sierść. Konstrukcja tego swetra. Po zrobieniu tego podwójnego karczku robiłam rzędy skrócone na plecach, a potem wyrabia się ten wzór, który jest dosyć fajnie opisany, w sensie o ilości oczek, po ilu oczkach należy zacząć robić ten wzór w pierwszym, drugim i w kolejnym okrążeniu. Bardzo, bardzo spoko. Przynajmniej dobrze mi się z tej opisowej wersji korzystało. Do wzoru dołączony też jest schemat, jak zrobić te koniczynki. I tu miałam maleńki problem, bo robiłam próbkę, żeby sprawdzić, czy to miejsce wbicia na pewno jest tak, jak myślałam. I wiem, że gdybym teraz po czasie, gdybym zaczynała robić ten sweter drugi raz, to jestem przekonana, że będę chciała sobie znowu zrobić próbkę samego tego wzoru, tych koniczynek, żeby wiedzieć, gdzie mam wbić tą górną koniczynkę, w które miejsce ona na pewno przechodzi, żeby to nie było przesunięte. I cała reszta, cała konstrukcja tego swetra to jest ten reglan plus właśnie te koniczynki tutaj dodane. Jak będę robiła drugi sweter w innym kolorze, to myślę, że daruję sobie robienie koniczynek na rękawach, bo to zabiera dużo czasu, a wydaje mi się, że jest niepotrzebne, bo te koniczynki na rękawach dosyć mocno się gubią. Przynajmniej na moich rękawach się jakoś zgubiły. Być może, jeśli będę robiła ten kolor, o który mi chodzi, napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie strzelić, jaki to będzie kolor. Będzie mi bardzo miło przeczytać, czy jak dobrze mnie już tutaj YouTube'owo znacie. Ale myślę, że no może Was to znowu nie zdziwi, ale nie będzie to najbardziej oczywisty kolor. Ok. Więc wydaje mi się, że jednak jak będę robiła drugi raz ten sweter, to sobie podaruję sobie te koniczynki na rękawach, ale zobaczymy, bo może mi się odwidzi. No i chyba jak będę robiła drugi ten sweter, to wydaje mi się, że możliwe, że zrobię rękaw w całości, taki długi, chociaż ten jest bardzo użyteczny mimo wszystko, na tę pogodę jest super. Ok, wracamy do konkretów, czyli ściągacz ten robiłam na drutach numer 3 mm, ciałko robiłam na drutach 4 mm, rękawy robiłam na tych drutach okrągłych od Sinita, drutach okrągłych, na tych drutach krótkich Sinit 4,5 cm i całkiem dobrze mi to szło. Teraz trochę liczb, więc już wiecie, że na zrobienie tego swetra w tym moim rozmiarze S albo M bardziej się przychylam, że to był rozmiar M, ale nie jestem pewna, więc na zrobienie zużyłam 130 g włóczki, tej Brushed Alpaca Silk od Dropsa i próbka. Najpierw Wam powiem, jaka była próbka od Merete, od Petite Knit. Aha, bo ogólnie we wzorze od Merete ten wzór jest dostosowany do podwójnej nitki. Ja robiłam nitką pojedynczą i u niej na 21 oczek, na 10 cm jest 21 oczek i 28 rzędów. Moja próbka mierzona już na dzianinie, która jeszcze nie była prana, ale na razie sobie to daruję, bo no, to się nie powinno jakoś rozciągnąć, przynajmniej chyba te poprzednie rozciągnęło się tylko trochę, więc na razie sobie daruję pranie. Ale próbka, tu mam dwie różne wielkości, jeśli chodzi o mierzenie tego swetra, tej próbki tutaj wysoko i mierzenie tej próbki nisko. Mierzenie próbki wysoko Przypominam, rozmiar od Merete 21×28, u mnie 17×29, czyli już byłam morderczo poza próbką, prawie. Natomiast na dole, jak zmierzyłam, jak zobaczyłam, ile tam jest oczek, to musiałam to aż 2 razy liczyć, czy na pewno się nie pomyliłam, bo jest 15×23. Czyli ja po prostu zaszalałam z tą luźnością w moim robieniu. Więc jeśli ktoś z Was, jeśli to komukolwiek coś da, jak wygląda ta moja próbka, to proszę bardzo. Kolor... Dobra. Zapisałam sobie, że niecałe 6 motków, ale to jest trochę ponad 5 motków, żebym pamiętała. Wszystkie te rzeczy, jeśli też potrzebujecie, to one są na Ravelry. Okej. Drugi sweter, drugi szczęśliwy sweter powstanie raczej na pewno, bo jest mega uroczy, jest taki... Właśnie bałam się, że on będzie dużo bardziej prześwitujący z tej pojedynczej nitki, a on jest taki bardzo fajny, zresztą nawet jeśli jest taki prześwitujący, to i tak pod niego zakładam jakąś koszulkę, więc to całkiem fajnie wygląda. Pod tą mam taką koszulkę zieloną, więc to się też fajnie zlało, przynajmniej tak mi się podoba. Ok, jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzu, jeśli o czymś jeszcze nie opowiedziałam, o tym swetrze. Ja jestem nim zachwycona i noszę go z dumą, jak chyba jeszcze żadnego dotychczasowego swetra. W ogóle cały jego kształt bardzo mi się podoba i myślę, że też na wieszaku bym na niego zwróciła uwagę. Chociaż kolor wydaje mi się, że dla mnie jest nieoczywisty, bo raczej to nie byłby mój pierwszy wybór, a sama nie wiedziałam, że tak w takich takich spranych kolorach, nie wiem, jak go mam określić, ten zielony, leśny, zielony jakiś tam mech. No, dobrze się w nim czuję, bardzo. I pasuje do jeansów, więc jest wszystko dobrze. Dobra, to jest ten sweter, ja w nim zostaję. I przechodzimy do tego najbardziej kolorowego swetra w mojej garderobie. A tak go sobie nałożę, ponieważ tutaj powstał już uniot. Nie zakładam drugiego rękawa, bo go jeszcze nie ma. Powstał na razie jeden rękaw i też mi to zajęło bardzo dużo czasu, ale mojego kolorowego swetra, w zasadzie ciałko jest skończone. Takie tutaj ma kolory. I zabrałam się za drugi rękaw. Po tym, jak szybko ten sweter powstał, w tej pierwszej części tutaj ciałkowej, byłam absolutnie zachwycona i wydawało mi się, że ja go raczej szybko skończę, a okazało się, że po pierwsze rękawy zajmują bardzo dużo czasu. Widzicie, że ja mam tutaj te paski nierówne, ale też takie, no takie chciałam, żeby to nie było takie mega równiusieńkie paski. Zresztą te paski tutaj na ciałku też nie są takie, też są w różnych wielkościach. Jeszcze na pewno muszę coś wymyślić, jeśli chodzi tutaj o plisy, bo tutaj mam problem, ponieważ kolorowej bawełny już nie będę miała. Żałuję najbardziej, że nie robiłam tutaj kawałka jeszcze od razu w danym kolorze, bo byłoby super. No ale nie zrobiłam, więc teraz albo to zostawię takie, jakie to jest, albo zrobię tutaj plisę w jednym kolorze, albo kolorowe z tych, co mi zostało. Myślę, że kolorowe to już by było totalne przegięcie, ale włóczki, które mi zostały, to w całości zostały mi te 2 kolory. I powiem Wam, że żaden mi się tutaj jakoś nie widzi, bo jak tutaj dorzucę biały kolor na całości, to obawiam się, że to będzie takie bardzo, bo to jest biały, numer 285 i to jest taki zimny biały. Nie wiem, czy on tutaj po prostu za bardzo nie będzie taki, wiecie, rzucający się w oczy. A drugi kolor, który mam, to jest taki beż 306. I tutaj znowu mi się wydaje, że też niespecjalnie, taki cielisty kolor, że on też niespecjalnie tutaj pasuje. Nie wiem, w każdym razie w tym takim totalnie odpalonym pomyśle było, żeby zacząć robić tą plisę i robić ją znowu w paskach, ale no to będzie, wiecie, Ja chcę, żeby ten sweter był kolorowy, ale był kolorowy taki, że ja go założę, a nie, że on mi się nie będzie podobał. Więc najbardziej się skłaniam w stronę tej białej, najbardziej białej włóczki, bo na niej będą też ładnie widoczne guźki, które dzisiaj odebrałam od spaczkomatu. Pastelowe guziczki. Jeszcze nie sprawdzałam, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że całkiem fajnie. I zamawiałam te guziki głównie dla tych malutkich guziczków, ale teraz jak sobie patrzę, to nie wiem, czy te duże guziki tutaj by nie wyglądały ładnie. Zobaczymy, jak zrobię plisę, to wtedy się będę zastanawiała, no te małe przycisnę, a duże już bym musiała robić jakieś pętelki. Chociaż oczywiście jak zacznę robić plisę, to sobie mogę zrobić odpowiednie dziury na guziczki. Dylematy, właśnie zgubiłam jeden guzik, ale mam nadzieję, że go odnajdę. Więc tyle kolorowego sweterka już powstało. No i trzymajcie kciuki, żebym znalazła czas i motywację, żeby go skończyć. Nie powiedziałam o włóczce, to jest włóczka z firmy Hobby Bee, bawełna. I to jest ta włóczka z serii Rainbow 8/6. I to jest kolor 306, ale wydaje mi się, że ten bielszy, ten biały będzie się tutaj całkiem dobrze... No, że ten biały tutaj będzie się dobrze... będzie dobry. Odkładam. Odkładam do torby. Odkładam do jednej z najpiękniejszych toreb projektowych. Oczywiście mojej. Kolorowy sweter ląduje na kanapie. Uwaga, bo rzucam. Co to mam? Dobra. I ostatni sweter, który sobie dziergam, wylądował w kolorowej torbie, w pastelowej torbie, i to jest Garnsey ze wzoru od Sandnes Garn. No pokaż się. Ja zawsze mam jakiś syf w tym wszystkim. Okej. Dobra. Włóczka z firmy Dropsa, Soft Tweet, w kolorze, znowu nie pamiętam, ale numer 12. Coś było z truskawką, albo może to jest sorbet truskawkowy? Chyba tak. To są plecy. Tak? Tak, to są chyba plecy, albo przód. Pokazuję Wam Garnsey na tym męskim przykładzie, ponieważ on jest lepiej widoczny, bo wzór damski jest tutaj taki bardzo ciemny, przepiękny, ale ciemny i wydaje mi się, że słabiej go widać, a mój będzie różowy. No, bardzo mnie kusi, żeby sobie po prostu tylko i wyłącznie to dziergać, chociaż teraz mam taki moment, że muszę wyciągnąć ten mój Garnsey, który już dziergałam, który też pójdzie do prucia, żeby sprawdzić, co ja teraz mam zrobić, bo mam taki zastój i nie wiem za bardzo, czy dobrze rozumiem wzór, więc to pamiętam, że też mi się działo przy tym pierwszym, który robiłam i który pójdzie do sprucia, bo źle dobrałam włóczkę. Mówię o tym w poprzednim odcinku, ale niekoniecznie to jest coś, z czego musicie słuchać. Więc no. I to jest rozmiar S. Na pewno robię rozmiar S. Koniec, bo tutaj za bardzo nie mam Wam co opowiadać, oprócz tego, że to jest pasek. Chyba tył, ale ja to zaraz sprawdzę, czy to jest tył, czy co ja robię. Dobra, tył. Tak, to był tył. Dobrze Wam pokazywałam. Robiłam tył. Okej. Opowiedziałam Wam teraz o wszystkim, co mam na drutach. To właśnie zeszło z drutów niedawno. I jest jeszcze jedna rzecz, którą wyciągnęłam już z torby, w której była kilka miesięcy i szykuje się do sprucia. I to jest ten sweter Shifty od Andrei Maury. Shifty, którego już mam cały rękaw skończony. Natomiast Shifty no jest do sprucia, bo nie ma szans, żeby ktokolwiek w nim chodził. Nie gra mi coś w tych kolorach. Nie mogę się sama zdecydować, ale no nawet by było ok, gdyby on rozmiarowo był trafiony. Natomiast ja wiem, że zabrałam się za niego za wcześnie. Teraz mniej więcej ogarniam, też nie zawsze, ale ogarniam chociaż trochę rozmiary, to jak ja też chcę, jakie swetry mi się podobają, w jakich swetrach chodzę, a tutaj było trudno. Jeszcze Wam pokażę, jak mi nieładnie wyszedł tutaj, jak zrobiłam nieładnie. To były chyba moje pierwsze rzędy skrócone i u Andrei Maury są, w tym wzorze były wykorzystane rzędy skrócone, ale nie te niemieckie, tylko wrap and twist. To jest jakaś różnica, o której wydaje mi się, że teraz wiem, że to są dwa różne sposoby, a kiedyś nie wiedziałam, jak zaczęłam robić, więc robiłam te niemieckie rzędy skrócone na zasadzie, no nieważne, źle, wszystko tutaj jest nie tak, chociaż no to plecy, widać tą linię łączenia i to też nie jest fajne. No fajne, myślę, że będę robiła drugi raz Shifty, ale dobiorę jakoś inaczej włóczkę. Zresztą też chcę zobaczyć, ile tej włóczki mi się uda odzyskać, w jakim ona będzie stanie, bo ona jest tutaj gdzieś wycinana, przecinana chyba. Już sama nie pamiętam, jak to... Sama nie pamiętam w ogóle, jak się to robiło. No ale gdzieś tutaj są rozcięcia. W każdym razie, to jest ten sweter, dla którego chciałam się nauczyć dziergać. I te kolory przy szyi tutaj, no ja jestem... Ta zieleń jest piękna. I to jest ta zieleń... tej firmy Shippies. Kolor Simi 2. W 70 gramach. 70% to jest Merino Superwash i 30 poliamid. W 100 gramach 420 metrów polecane na druty albo szydełko 2,5-3. Ładny kolor. Kolor jest piękny. To jako taka mieniąca się włóczka byłoby spoko. I teraz sobie pomyślałam, że to by było idealne na szal. Tak myślę. A już wiem, co mnie doprowadzało do szału w tej włóczce. To jak z niej dziergałam, to ona się jakoś tak na tym motku rozwarstwiała, rozwalała, że no fatalnie. Więc chyba jak będę teraz dziergała, to solidnie przemyślę, czy nie chcę tego przewinąć, żeby komfort pracy był zupełnie inny. Ale pokazuję Wam właśnie Shifty, bo Shifty idzie do sprucia. No, rękaw tutaj w Shifty zaczyna się na wysokości pępka. Przesadzam, ale no nie przesadzam chyba. Teraz to wiem, teraz bym to zrobiła inaczej, ale to dziergałam dawno temu i no i nie wiedziałam o tym. Koniec mojej energii na dziś. Dziękuję Wam bardzo, że tu byliście. Mam nadzieję, że nie było mega cicho, chociaż już czuję, jak cicho mówiłam, ale mam nadzieję, że to nie był najgorszy odcinek z wszystkich i że jednak sprawiło Wam trochę przyjemności. Dajcie znać w komentarzach, co Wy teraz dziergacie. Ja jeszcze z tego miejsca szalenie podziękuję wszystkim dziewczynom, bo to dziewczyny o mnie wspomniały w różnych swoich vlogach. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Także tym dziewczynom, które publikują na Instagramie, że oglądają moje vlogi albo jakieś informacje, to jest szalenie miłe. Ja Wam bardzo dziękuję. To każda ta publikacja, każda wzmianka rozgrzewa mi serducho i bardzo Wam za to dziękuję. Ja teraz jestem w absolutnym niedoczasie. Mam ogromne braki w vlogach, które publikują dziewczyny, bo nie oglądam ich. Jak obrabiam zdjęcia, to mogę słuchać podcastów. Wszystko, co jest związane z obrazem, a nie daj Panie, z obrazem, na który ja chcę patrzeć, bo chcę widzieć, co robicie, chcę widzieć, jak te Wasze rzeczy wyglądają. to jest coś, co odciąga mój wzrok i powoduje, że z tą swoją pracę robię 2 razy dłużej, a ten czas przed komputerem mam strasznie go sobie sama limituję. Więc wybaczcie mi za te moje braki. Myślę, że to jeszcze kiedyś nadrobię. Ja tak czasami zaczynam słuchać jakiegoś vloga i bardzo szybko go wyłączam, bo chcę dosłuchać do końca, chcę się na tym skupić, chcę zobaczyć, co robicie, ale popołudnia i wieczory no, nie daję rady, a w ciągu dnia jestem w pracy, w której no, nie mogę tego słuchać. Więc mam takie duże braki. W każdym razie bardzo Wam dziękuję. Szalenie mi jest miło, że tu jesteście i że oglądacie te moje drutowe, różne zmagania. I także będziecie mi towarzyszyły w pruciu. Dobrego tygodnia, do usłyszenia. Dzięki jeszcze raz. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows.